skończmy. Kto wie, jak się dzielą oparzenia? Na pierwszego, drugiego, trzeciego. Dobra. Pierwszy, drugi, trzeci stopień. Czym się odróżniają takie stopnie? Pierwszy stopień jest to zwykły taki, jest to taki delikatny w sumie ból. To jest tak, jakbyśmy się oparzyli, nie wiem, gorącą wodą pod prysznicem. I jest to taki malutki obrzęk czerwony, nic się ciężkiego i złego nie dzieje z tym. Drugi stopień już jest gorszy, tak jak pokazałam na swoim przykładzie. To jest bąbel. Ja tu mam akurat bardzo małe oparzenie, ale jest to właśnie taki bąbel z takim płynem. I nie wolno tego przebijać, broń Boże, bo właśnie jest to takie specjalne, takie naturalne, naturalna obrona przed zakażeniem. Czyli nasz organizm broni nas samych przed zakażeniem. A trzeci stopień to już jest taki bardziej hardkorowy stopień, to są takie bardzo rozległe rany i w hardkorowych sytuacjach jest to zwęglenie, czyli już tak no ciężko. I w przypadku oparzeń jest taka zasada dziewiątek. Wie ktoś, o co chodzi z zasadą dziewiątek? Jointik. To zasada dziewiątek polega na tym, że każda część ciała to jest tak jakby 9% możliwego oparzenia oprócz dłoni i krocza. Właśnie tak. Ręka to jest 1%. Mamy tutaj rysunek taki, ręka to jest 1%, głowa to jest 9%, ramion to jest 9%. Tułów to jest 36, czyli 4 razy 9, czyli po prostu 9 razy. I nogi to jest 18, czyli 2 razy 9. I jest do tego taka specjalna tabela właśnie, która pokazuje, w jaki sposób na przykład pierwszy i drugi stopień są ciężkie czy lekkie. Czyli na przykład, kiedy mamy oparzenie od 0 do 15%, jest to takie lekkie oparzenie i nie trzeba się kontaktować z lekarzem, ale jeżeli jest to od 15 do na przykład 30 paru, to już wtedy jest to konieczne i trzeba się właśnie skontaktować z lekarzem, bo jest to już kropka. Mamy smutny ogień i teraz tak. Mamy 7 takich stadiów pierwszej pomocy i właśnie wam teraz przedstawię taką pikcę. Weź kogo tam potrzymaj. I teraz tak, bezpieczeństwo. O co chodzi? Najważniejsze jest to, żebyście wy byli bezpieczni. Tutaj przede wszystkim chodzi o oparzenia na przykład, no nie wiem, chemiczne czy prądem. No bo oparzenia na przykład tam, wiecie, wodą to nie jest nic groźnego dla nas. Więc najważniejsze jest bezpieczeństwo. To, żeby na przykład odsunąć osobę poparzoną na przykład prądem, czy no... Położone prądem, odsunąć na przykład od tego miejsca, w którym się położyła i tak dalej, i tak dalej. To bezpieczeństwo jest najważniejsze dla nas. Pamiętajmy, że nie tylko ta osoba jest ważna, ale my tak samo. Dwa, ugaś. No, chodzi o to, że często oparzenia są też spowodowane ogniem, czyli podczas pożarów. I przede wszystkim chodzi o to, żeby zabezpieczyć to miejsce, w którym się zdarzyła ta sytuacja oparzenia. Potem dzwonimy na 999. Następnie, to jest w przypadku ubrania, to jest w przypadku oparzeń na przykład wodą, chemikaliami i tak dalej, zdejmujemy ubranie. Jeżeli ubranie przyklei się do ciała, do miejsca, w którym miejsce, ciało, które zostało przypalone, wtedy nie zdzieramy tego ubrania, ponieważ może wywołać jeszcze większe rany i wtedy zostają mega ważne blizny. 5. Biżuteria. Zdejmujemy biżuterię. Często jest tak, że dużo z nas nosi na przykład, nie wiem, kolczyki, brazoletki, pierścionki, to wszystko zdejmujemy. Chyba, że nie da się już, no to wtedy niestety tego nie możemy zrobić. W przypadku, kiedy na przykład oparzymy sobie palec, a mamy na nim pierścionek, no wtedy nie możemy go ściągnąć, bo ręka po prostu puchnie w tym miejscu, jest to ciężkie. Wtedy trzeba to chirurgicznie usuwać. Ale jesteśmy w stanie zdjąć całą biżuterię, jeżeli ktoś jest niepoparzony w tym miejscu. I szóste, woda. To jest w przypadku drugiego stopnia na przykład i pierwszego. Delikatnie polewamy zimną wodą. Na przykład jak ja to robiłam, po prostu polewamy strumieniem wody. Nie tak, że wkładamy kciuka w, nie wiem, w garnek wody, no bo to nam nic nie pomoże. Chodzi tutaj o stały strumień wody, tak żeby nam po prostu to jakoś ukoiło tą ranę. To bardzo pomaga. No i siódma, oczywiście opatrunek. Jak powinien wyglądać opatrunek? Ktoś wie? Gazik jałowy i bandaż, delikatnie bardzo. Czekaj, pójść. Jak wygląda gazik jałowy? Pokażę wam. Trzeba go właśnie na tą ranę przyłożyć, tak delikatnie naprawdę, tak żeby się nie przykleił. A potem delikatnie obandażować to. Taką oto, takim oto bandażem. I właśnie tak wyglądają oparzenia. Mięśnie żywy przykład nawet. Jezus Maria. Się postarałam.
ćwiczenie dla was zrobiłam przy zdjęciu oporzenia. Dalej, no to oporzenia mamy. Dalej, odmrożenia. Na czym polegają odmrożenia? W jakich przypadkach się ciało lub coś odmraża? Kiedy jest zimno. Podczas zimy często jest tak, że dla alpinistów jest to bardzo ciężka sprawa, no bo są tam w górach i tak dalej, to jest bardzo dużo śniegu i tak dalej, więc te odmrożenia są częste. Odmrożenia, tak jak oparzenia, dzielimy na trzy grupy, czyli pierwszy, drugi i trzeci stopień. Czym się różnią od siebie? Pierwszy stopień jest to taki delikatny obrzęk, takie czerwone miejsce, to nie boli długo. To jest tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, odmrozili stopy, nie? Rozumiecie? Drugi stopień jest bardzo podobny jak w przypadku oparzenia zresztą, ponieważ wtedy już powstaje taki malutki obrzęk i takie, no właśnie, coś takiego wypełnione płynem, ale to już jest takie hardkorowe dość. A trzeci stopień jest to siność i w ogóle nieczucie niczego i rozległe takie głębokie rany, tak jakbyśmy, nie wiem, sobie coś wypalili. I odmrożenia są moim zdaniem przynajmniej cięższe od oparzeń, ponieważ ciężej to prowadzić ciało do poprzedniej, że tak powiem, już tych wolności. A więc tak, pierwsze, przenieś. O co chodzi? Często jest tak, że po prostu ktoś, nie wiem, na stokach zamarza i tak dalej, jest zimno, dostaje odmrożenia. Trzeba po prostu tą osobę przenieść do jakiegoś ciepłego pomieszczenia, jest to najważniejsze przede wszystkim. Trzeba okryć kocem i zapewnić ciepło przede wszystkim, ciepłe napoje. Słodzone, bardzo, bardzo, bardzo słodzone, ponieważ wtedy organizm zaczyna znowu działać, krążenie się poprawia i tak dalej, i tak dalej. Rozluźnij. O co chodzi? O co chodzi, żeby rozluźnić odzież, żeby nie zdejmować, bo wtedy jeszcze będzie gorzej, ale rozluźnić. Jeżeli ktoś ma zapiętą koszulę po samą szyję, trzeba rozluźnić, trzeba, nie wiem, spodnie nawet rozpiąć. No, o to chodzi, żeby się ta osoba czuła komfortowo i właśnie wtedy te napoje i tak dalej dajemy. Potem stopniowo. O co chodzi? O to chodzi, żeby jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, no zakładam, że tak mieliście, w ciągu zimy zapomnieliście na przykład rękawiczek z domu, to przychodziliście do domu i mieliście całe sine ręce albo czerwone, no i wtedy co się robi? Wtedy się pierwsze co robi, albo podchodzi do kaloryfera, albo idzie się do łazienki i się te ręce ogrzewa. I właśnie o to chodzi, żeby nie robić tego zbyt szybko, żeby nie włączyć od razu za ciepłej wody, takiej, nie wiem, wrzącej aż, tylko stopniowo, najpierw letnia, taka podobna do stanu naszego ciała, a potem stopniowo zwiększamy tą ciepłotę i powoli się nasze ciało przyzwyczaja do tej wody. No i czwarte patrony, które już powiedziałam, czyli gazik kiełowy i bandaż. No to tyle, jeżeli chodzi o odmrożenia. I teraz będą bardziej hardkorowe sytuacje, które mogą nam się przydarzyć nawet tutaj, czyli na karwi. Znaczy, no, może na karwi nam się nie uda oparzyć chemicznie, ale jest to ważna sprawa, jeżeli ktoś chce, na przykład, nie wiem, studiować coś związane z chemią, będzie miał laborki. Zakładam, że dziewczynki tutaj mogą po prostu tam studiować takiego. Właśnie chodzi o to, że te oparzenia są cięższe od tych oparzeń, na przykład wodą czy ogniem, ponieważ są to oparzenia chemiczne, czyli żrącymi substancjami, które mogą zrobić wiele krzywdy naszemu ciału. I przede wszystkim, co robić, kiedy się oparzymy, na przykład na chemii czy na laborkach? Przede wszystkim spłukujemy ten kwas, czy co to nam się nalało na rękę, przede wszystkim kwas, wodą, ale przy tym sprawiając, że ten kwas omyty wodą nie spłynie nam po na przykład reszty ręki. Podkładamy na przykład gazik, załóżmy, że tutaj się oparzyłam, podkładamy gazik i w tym momencie dopiero lejemy wodą, tak żeby ten cały kwas, woda zlatywała nam na gazik. Tak, żeby kolejne części ciała nam nie oparzyć, ponieważ ten kwas cały czas jest żrący. To może nam się przydać tutaj, no bo często jest tak, że właśnie chodzimy na ten tyczyń i tak dalej, i tak dalej. I w pewnych miejscach jest pełno pokrzyw. Zakładam, że każdy się w życiu poparzył pokrzywą. I bardzo ważne jest to, żeby właśnie podczas oparzenia pokrzywą przede wszystkim posmarować się, nie wiem, alkacetem.
lub takimi kremami, na przykład jak na komary się używa, one bardzo łagodzą tą ranę i sprawiają, że na przykład nie swędzi, nie boli. Chociaż na przykład dziadkowie uważają, że pokrzywa jest bardzo zdrowa, więc no, może powinniśmy się kopać po pokrzywie, w sumie nie wiem. I to są oparzenia parzącą rośliną. I teraz tak, skoro już jesteśmy przy cieple, to na karwi się bardzo często może zdarzyć, chodzimy nad morze i tak dalej, udar słoneczny. Na czym polega udar słoneczny? Udar słoneczny jest to przegrzanie organizmu, czyli ma on temperaturę powyżej 35 stopni, 35-37, coś takiego. To jest to stan podgorączkowy, jak mamy każdy podczas grypy. Ale podczas udaru słonecznego występują wymioty, problemy z żołądkiem i słabość, taka nudność i tak dalej. I co wtedy? Wtedy przede wszystkim usuwamy chorego ze słońca, bo się często zdarza tak, że pomagamy na słońcu, ale to jest bardzo złe. Trzeba przenieść taką osobę na przykład do namiotu, nie wiem, gdzieś pod krzak, cokolwiek. Podajemy dużo napojów, ponieważ taka osoba może się odwodnić. I układamy osobę w pozycji takiej półsiedzącej, półleżącej, półsiedzącej, że po prostu na przykład osoba, o jak tutaj macie na obraz, w taki sposób układamy, wtedy osoba nie ma spuszczonej głowy, przez co może lepiej oddychać i ciśnienie ma lepsze i tak dalej, przez co organizm szybciej dochodzi do siebie po tym udarze słonecznym. Udar słoneczny może trwać nawet 2 dni, może się przejawić paroma innymi skutkami ubocznymi, ale właśnie ważne jest to, żeby dużo pić, przede wszystkim na wiatrze, jak jest matka na polu. Jak mamy teraz pogodę, bardzo ciepło jest. Ważne jest, żeby dużo pić i żeby dużo jeść, bo wiele jest takich przykładów. Sama wam mogę powiedzieć, że kiedy byliśmy na Monte Cassino, mieliśmy takie parę dziewczyn, było z Brzozowa, które, no było bardzo gorąco wtedy w Monte Cassino i nic nie jadły dziewczyny, nic nie piły praktycznie i na cmentarzu podczas największych uroczystości nam zeszło parę osób, tak po prostu zeszło, nie? I potem miały udar słoneczny i tak dalej, więc chodzi o to, żeby dużo pić, zasłaniać głowę czapkami, zasłaniać oczy nawet okularami i tak dalej, żeby po prostu nic takiego nam się złego nie stało. A czym się różni udar słoneczny od wyczerpania cieplnego? Jak ktoś? To udar słoneczny jest taki, że tak powiem, bardziej hardkorowy, są to tam właśnie te wymioty i tak dalej. A wyczerpanie cieplne jest to takie zwykłe zmęczenie po paru godzinach leżenia na słońcu. Może zauważyliście taki stan u siebie, kiedy jesteśmy na plaży, wracamy z plaży, po prostu się czuje zmęczenie i się ma ochotę tylko położyć. To jest właśnie to wyczerpanie cieplne. Właśnie, jeżeli ktoś coś takiego ma, to jest znowu takie osłabienie i niemożność oddychania trochę też, ma się duszności. To jest właśnie to samo, co trzeba robić to samo, co w przypadku udaru słonecznego, czyli ustawiamy osobę w zacienionym miejscu i podajemy napoje chłodzące. A co mi powiecie o ukąszeniach albo ugryzieniach, bo to też jest u nas bardzo spotykane, nawet mam jedno ukąszenie. Kto skąsi najczęściej? Komary. No to każdy chyba wie, co się robi z komarami. Smaruje się kremami specjalnymi, żeby nie swędziały. Ale w przypadku na przykład bąków czy innych takich tego typu rzeczy, przede wszystkim trzeba się udawać, w przypadku, no mówię teraz o karwi, trzeba się od razu udawać do pielęgniarek, bo chyba każdy poznaje ukąszenie komara od jakiegoś innego, na przykład bączka czy innego. No bo na przykład od bąka czy pszczoły, to on, obrzęk jest bardzo duży i nie swędzi tak bardzo, tylko po prostu jest wielki obrzęk, ja na przykład mam tutaj i mi zostało, no to od 2 tygodni mam takie przebarwienie dalej. I to są właśnie ugryzienia, ukąszenia. I teraz najważniejsze chyba, ciała obce. O co chodzi? Ciało obce, w sensie obecność ciała obcego w ciele, można podzielić na w sumie 2 kategorie, takie hardkorowe i mniej hardkorowe. Bardziej hardkorowe jest to w przypadku, kiedy na przykład ktoś sobie coś wbije w ciało.
Co robimy w przypadku, kiedy ktoś sobie coś wbije w ciało? Przepraszam. Przede wszystkim nie wyciągamy tego przedmiotu. Tak hardkorowa sytuacja, na przykład jeżeli ktoś sobie wbije nóż w rękę. No obiedzie na przykład. Nie wyjmujemy tego przedmiotu, tylko zostawiamy i mając dwa bandaże, trzeba mieć dwa bandaże, ja nie mam tylko jeden. Owijamy, przykładamy z dwóch stron do na przykład tego noża, czy co to tam będzie. I owijamy delikatnie kolejnym bandażem, czyli trzecim, tak żeby ten przedmiot się nie ruszał i kontaktujemy się od razu z lekarzem, nie ma na co czekać, nie wyjmujemy tego sami na własną rękę, ponieważ może się to skończyć bardzo, bardzo źle, na przykład wylewem skończy się to źle bardzo. I drugi taki mniej hardkorowy, to są takie ciała obce w takich miejscach typu jak ucho, nos i inne części ciała. Co robimy? W przypadku ucha, kiedy na przykład komuś leci, nie wiem co, muszka, ćma albo coś, próbujemy delikatnie pensetą, taką normalną pensetą, wyjąć to. Jeżeli nie dajemy rady, no to oczywiście kontaktujemy się z lekarzem. Po wyjęciu i tak trzeba się skontaktować z lekarzem, ponieważ mogą tam zajść jakieś różne powikłania. Na przypadku mojej mamy, która miała ćmę w uchu, no, ale taką malutką, miała ćmę w uchu. W szpitalu myśleli, że jest chora psychicznie w ogóle, bo dziwne dźwięki w ogóle wydawały się, dziwnie zachowywała. No, wyobraźcie sobie, że macie coś dziwnego w uchu. Wyobraźcie sobie w tym momencie, że coś wam wlatuje do ucha. No ja bym się na przykład posikała chyba. Przede wszystkim staramy się wyjąć to pensetą. W przypadku nosa to samo. Wtedy następuje bardzo, bardzo wielki ból, niemożność oddychania znowu. I w tym przypadku znowu próbujemy wyjąć to pensetą, albo nakłaniamy poszkodowanego do tego, aby spróbował, że tak powiem, wydmuchać to. Ale no właśnie, jeżeli się nie zgodzi na to, nie uda nam się to, to próbujemy to pensetą wyciągnąć. Chociaż wtedy możemy naruszyć parę tam nerwów i tak dalej. No i takie chyba najbardziej, najważniejsze jest to, są to ciała obce w gardle. Są dwa sposoby na to, żeby kogoś uratować właśnie z takiej sytuacji, no bo to ciało obce w gardle może się przesunąć coraz niżej i może sprawić, że dana osoba nie będzie mogła oddychać, co jest no straszne. Wyobraźcie sobie, że nie możecie oddychać. I w tym momencie przede wszystkim, jeżeli taka osoba jest w stanie, nie wiem, rozmawiać, chociaż to byłoby trochę niemożliwe, staramy się, odwracamy ją tyłem do siebie i kilka razy silnie uderzamy między łopatki, czyli to miejsce tutaj. Jeżeli to nic nie pomoże, osobę łapiemy tutaj poniżej mostka, kogut zaprezentujemy. Macie wstęp. Łapiemy osobę poniżej mostka, czyli tutaj pięścią i uderzamy trzy razy, no już możesz, trzy razy bardzo mocno, tak do kręgosłupa i w górę. I jeżeli to już nie pomoże, no to trzeba jak najszybciej udać się do szpitala, karetka i te sprawy. Ale to najczęściej się udaje i wychodzi. I właśnie te uciski są najważniejsze.